Factorio Bay i w GTA 5 było Paleto Bay. Ci co grali pewnie kojarzą też tą górę. Krzak mi ją zasłonił, czekaj. Jesteśmy na przystanku do San Francisco. Widzicie tam te dwie dziewczyny co idą? Wchodzimy na plażę, one wychodzą za rogu i mówią: hej, widzieliśmy się na samym górze Hollywood Sign. My tak patrzymy, no rzeczywiście, nie? A no, jesteśmy parę ładnych godzin drogi od Los Angeles. To jest masakra, że coś takiego się stało. To jest tak jak... Kurczę, no nie wiem jak to nawet, jaką metaforę tutaj... To tak jak ja spotkałam dwie chojniczanki. To już w ogóle jest... Nie wiem, no to już dwa takie przypadki, nie? Czyli to jeszcze potęguje tą szansę. No to jest tak jak, nie wiem, kurczę, jakbym... no nie wiem, naprawdę nie wiem, jakbym zjechał samochodem z tej góry i bym jakimś cudem... Nic mi się nie stało. Zostało nam z 2 godziny, nie? Do San Francisco. Tak jak się zastanawiam chwilę nad tym, gdzie nas wybiało. To jest masakra. Ile kilometrów od Hoinc jeszcze, już Charzykowa. Zanim tutaj przyjechaliśmy, to dużo słyszeliśmy o korkach. Ja też czytałem o korkach, widziałem te korki. Ale to są trochę inne korki, bo przez to, że jest tak dużo pasów, to ten ruch jakoś idzie. Wiadomo, że wolno, ale to jakoś idzie. No, chyba, że się zdarzy wypadek i zatamuje drogę, no to wtedy nie idzie. Chmura w skale, to jest tak jak... Już krecik puka w taborecik, że jest już dym, a już powoli on się sypie. Z ciałem stałym. Kaja mi nie wierzy, że ludzie tam spadli i teraz próbują wejść na górę. Kaja, co sądzisz o tym? Powieka mi spuchła. Tak czuję, że mi opada jedno oko. A wiesz dlaczego? Bo wróżka ci spuchła, bo nie wierzysz, że ludzie tam spadli na dole. Sikałeś kiedyś z ładniejszym widokiem? Mając 27 lat przyjechałem tędy samochodem, a mając 12 lat latałem samolotem pod tym mostem. San Andreas. Jechaliśmy właśnie do San Francisco i takie pierwsze przemyślenia to, że drogi są zdecydowanie węższe i że jest zdecydowanie bardziej pochmurno. I to, co jeszcze czytałam w internecie, to, że jest o ponad połowę mniejsze od Los Angeles, jest o ponad połowę większe zagęszczenie ludności. Także jest chyba o 100 km kwadratowych większe San Francisco od Warszawy. No i też ruch na pewno będzie cięższy, bo tutaj już trzeba umieć jeździć wśród tramwajów. I w sumie jutro mamy taki cały dzień, który przeznaczymy na zwiedzanie, nocleg i później ruszamy już na parki narodowe. If you're going to San Francisco. Ale mam głos chory. If you're going to San Francisco. I lecimy z remiksem. Sometimes the people, sometimes the people. If you go, katastrofa. Jesteśmy już w mieścinie obok San Francisco i ja dzisiaj do drugiej w nocy robiłam masową produkcję prania, także za chwilę zrobisz im najazd. Chciałabym wam pokazać kolejne zastosowanie bluzy z woka sklepu, bo to, że mam ją
tutaj założoną, bo było mi przeokropnie zimno. Nie mogłam się rozgrzać. Godzinę leżałam w łóżku, się przewracałam i tylko co chwilę zimną pyrą trącałam Michała i się budził biedny. Urodu! To moja buza? To moja! To twoja? Patrz, jaka sklapa na pośladu. Wyglądasz jak porobiona dragami z Venice. Tu jest pranie. To wygląda jak... To wygląda jak... Patrz, jak ja mam część kuponet. Jak żul. Jak żul wygląda. To wygląda jak część dekoracji, to pranie. I jesteśmy w mieście Richmond. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli, że Richmond Peja może gdzieś u ciebie zarobić? A zaparkowaliśmy tak. Kierowcy. A miło, miło. O, może pokażemy, jak tu parkometry działają. Free parking jest. A bo niedziela. No. Yeah! Tak? Dawaj, zacząć. Dawaj kraba. Dawaj kraba. Free parking. Krab dla free parkingu. Byłem tutaj 15 lat temu, San Fierro, czyli wersja GTA San Francisco. Tutaj nieopodal była siłownia Muay Thai. Doskonale odwzorowali to w gierce i jak tutaj wjeżdżaliśmy, to od razu było czuć ten klimat, który czułem właśnie sprzed kilkunastu lat, jak się grało w to GTA. No. Pour the water into the cup, it becomes the cup. But water can flow, or it can crash. Be like water, my friend. Patrz, Kaja Sobon. Ale jak gwiazd z San Francisco. Patrz, jaki przysiad, nie? Bez butów. Nagle mobilność się zgadza. Ciekawe, czy ktoś tak zrobił, nie wiem, w 5 osób, czyli tak kiedyś komuś wyjechali auto w San Francisco. Ale efekt, przyznajcie, że byłby całkiem zabawny. If you're going to San Francisco, you need to know there is no sun. Najbardziej znane miejscowy dochod to balansowanie na krawędzi między jeżdżącymi autami i robienie sobie fot na środku ulicy. Mam lepszą nazwę dla San Francisco. Gdybym był tutaj burmistrzem, nie wiem kim, majorem, to nazwa to miasto San Cardio. Bo przez to wchodzenie
cały czas góra dół. No. Cardio Fest, to jest miasto cardio. If you're going to San Francisco, remember do not have anybody think in your car. Bo niestety wybijają szyby. Amerykanie chyba nie zdają sobie sprawy z tego, jak głośno mówią. Idziemy i za mną idzie typiarka. I zresztą bardzo miłe to było, ale mówi tak. Ten typ musi robić like 2-3 razy dupę dziennie. Bardzo nam się tutaj podoba, ale ja nie wyobrażam sobie mieszkać w takim miejscu, gdzie jest taka zmienna pogoda w ciągu dniu. Z rana było bardzo zimno, marzliśmy w bluzach i kurtkach i mniej więcej koło 12-13 zaczęła się robić gorącz. Także teraz jest zupełny skwar i no takie to jest męczące, jak są takie wahania. A jak jeszcze idziesz uliczkami centrum miasta, to jest tak, że na jednej ulicy jest ci gorąco, za chwilę przychodzisz przez jakiś korytarz powietrzny i tak zawiewasz, zakładasz tą bluzę, za pół minuty znowu ją zdejmujesz, bo jest ci za gorąco, także... Dwie pory roku są, jednego dnia. Ale poza tym bardzo nam się podoba. Fajnie, no. Poczułem klimat San Fierro, no tak się nazywa San Francisco w GTA, San Andreas. Poczułem klimat, serio. No poczułem się jakbym był w tej grze i mam tak, że nie potrzebuję tutaj już zostać kolejnego dnia. A teraz... Będziemy ruszać na Las Venturas, czyli na Las Vegas. A teraz idziemy zdobyć shotguna. Gdzie? Na szczycie Golden. Machine guna. Jak zawieje wiatr, to most może się przesunąć o 8 metrów w bok, zachowując swoją poziomą pozycję. Tak jak mówiłem, jest już po godzinie 22. W tym domu jest to cisza nocna. Oczywiście wcześniej wzięliśmy ze sobą gumy, cik i robię swój pierwszy trening na gumach. Cały czas rzeźbić te włosy. W międzyczasie rozerwaliśmy gumkę, bo nie mogliśmy znaleźć nożyczek. I wyrywałam sobie chyba pół włosów z głowy, żeby teraz wyglądać. Życie jest nie fair, widzisz, zobacz. To jest nie fair. To, co to jest? Jadzie, więc uważaj, bo ktoś się przestraszy. Zleci ze schodów i będziesz musiał odszkodowanie $1,000,000 wypłacić. W międzyczasie jak Kaja zmienia włosy, to pokażę wam politykę właściciela tego mieszkania. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Pierwsza tabliczka. Other bedrooms right under your downstairs. Please be mindful of noise.
No smoker, blah, blah, blah. Quiet hours after 4 p.m. to 10 a.m. Thank you. Please remove shoes. Jakieś roślinki tu hoduję. Wszędzie jest tabliczka. Master bathroom. Wszędzie jest tabliczka. To i od boku jeszcze. To wyjaśnia wszystko. Nogoś jest strasznie... Lubi mieć wszystko uporządkowane. Jeszcze jest więcej przykładów na dole. No, zastanawiamy się, czy nie jest jakimś psychopatą, który ma odpalone kamery tutaj. Gdzieś porozstawiamy kamery po całym domu. I teraz patrzy na to i zastanawia się, co odwalamy za gumę i czy nie jestem jakąś czarownicą. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że ten odcinek San Francisco Wam się podobał i już zadowoliła Was długość vloga. I standardowo widzimy się już za tydzień na kanale Dźwigaj Dziewczyno. Michał, oddaję Ci pałeczkę. Pa! Pi, tak? A co w komentarzu? Sorry, bo kreatywny weekend przed chwilą. A w komentarzu możecie napisać cztery słowa. Z jednego początek, z drugiego połowę pierwszą, z drugiej połowę drugą i koniec. Czy na przykład jak macie samolot, kura, tytan i asfalt, to jest Saukrastat. I zostawcie łapeczkę w górę. Widzimy się już za tydzień na kanale Dźwigaj Dziewczyno. Pa!